Hej, cześć, witajcie, ja jestem Marcinos i witam was bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku, piątym, tak, z serii Wiedźmin 1. No i oczywiście z tego co pamiętacie, to w poprzednim odcinku byliśmy u Wielebnego, wykonaliśmy u niego zadania poboczne, więc tylko te zadania poboczne zostały nam u Abigail, no i reszta to już w mieście, jak się dostaniemy. Ale zanim będziemy grać, no to jak dobrze pamiętacie, oczywiście nowi widzowie mogą w tym momencie zostawić subskrypcję i łapę w górę. No i oczywiście was do tego zapraszam. A więc moi drodzy, takim już tym moim fajnym takim odliczaniem zaczynamy. 3, 2, 1, poszło. Okej, słuchajcie moi drodzy, jak pamiętacie, przeszliśmy parę tych questów, tak jak ja wam tutaj mówiłem na samym początku. No i tutaj sprawdzimy, który mamy quest jeszcze do zaliczenia. Prawdopodobnie nie byliśmy chyba jeszcze u Łoda i Mikula. To już za chwilkę sobie sprawdzimy, ale to tylko zadania główne teraz sobie kliknijmy. Wiedźmińskie tajemnice, to jest raczej tutaj. Okej, czyli jeszcze musimy się udać do Oda i Mikula, więc niech no to wskaże na mapie, do kogo tutaj musimy iść. Okej, najpierw musimy iść do starego, zapierdziałego kupca, tak, jest nim Odo. No i powiem wam szczerze, że ten Odo no dziwnie troszkę się zachowuje, ale to już sami zobaczycie, ja wam nic tutaj nie będę objaśniał na samym początku. Jedyną rzecz, którą wam powiem, no to po prostu jedna rzecz mnie zawsze dziwiła w tej grze, że jakim sposobem Odo mógł zabić twojego brata, który był właśnie rycerzem. No przecież, że rycerz tak łatwo i podstępnie chyba zabić by się nie dał, jedynie chyba by go otruł. No ale to nie wiem. Dobra, idźmy do tego Oda i zobaczmy jaki da nam quest. Dobra, słuchajcie moi drodzy, ja wam tutaj to nagram, bo patrzcie, mamy jakieś towarzystwo, widzę tutaj. Nie dość, że zobaczyli Gula, to oni uciekają. Patrzcie, oni uciekli do tej chatki. To jest trochę dziwne, nie wiem, albo gra się zbugowała, albo po prostu... No właśnie, nie wiem o co tu biega. No to patrzcie, z nimi powinienem walczyć. Tutaj mamy drzwi do opuszczonego domu. Okej, ja to za chwilkę sobie... obczaję to, tylko zobaczmy, co na to robi ta Vanessa Hot. Babcia uczyła mnie, żeby nie rozmawiać z obcymi. Aha, czyli prawdopodobnie nam zbugowała się gra. No właśnie. Tylko nie wiem dlaczego, ten opuszczony dom, czy możemy do niego wejść? O, weszliśmy do tej opuszczonej chaty. Sprawdźmy, czy oni tutaj będą. Aha. Okej, to jest tylko worek. Co w tym worku jest? Saletra. Dobra, saletrę sobie weźmy. Do wygłupowych rzeczy nam się przyda. No okej, czyli tak, ja wam mówię, no zbugowała nam się gra. Troszkę nie za fajnie. No ale okej, dobra, słuchajcie, bo to są barges jakiś drzew. No i to zabiłby nam ludzi. Ale nie chcę, żeby tych ludzi tak tutaj za bardzo mordowano. Więc troszkę ich tutaj ochronimy, okej. Już prawie jesteśmy u tego Mikula. Szkoda, że tego białego Mirtu nie mogę brać ani nic, no ale tu Abigail. Abigail nam wszystko powie. Wiecie, no szkoda, że kurczę, nie wiem w jaki sposób tutaj... No, mogę nabić bardzo dużo pieniędzy, tak? Bo to by się przydało. Okej, tego Bargesta Argent tutaj walnę i po prostu go dobijemy sobie. O, tak już jest lepiej. To ten ściekły piesek tutaj będzie robił. Nie, to jest po prostu pies Oda. Okej, ani z nim porozmawiać nie możemy ani... Te kwiatuszki tutaj wyskoczą, czy... Nie, dopiero chyba bodajże jak dostaniemy questa od Mikula. Okej, więc wejdźmy do niego, do domu. Okej, więc jesteśmy u Mikula. Ta zbroja nosi ślady krwi i miecza. No właśnie. Musiała należeć do wojownika, a ten grubas wygląda raczej na pijaka. No i co tutaj pisze? Ta zbroja należała zapewne do żołnierza. Widać na jej liczne wygnicienia, więc z pewnością była kiedyś używana. No na pewno tak, ale... dziwna jest jedna rzecz. W jaki sposób... co to mamy? W jaki sposób właśnie oto tą zbroję...
Ma w posiadaniu, no nie wiem, właśnie kurczę, patrzałem, czy gdzieś jest coś opisane do tego, ale nie ma tego właśnie nigdzie opisane. Kto mnie nachodzi? Jestem wiedźminem. Trudnię się zabijaniem potworów. O, dokładnie tak. Czemu wchodzisz ze bronią do mojego domu? Ja nic nie mam. Spokojnie, nie zrobię ci krzywdy. Chcę tylko zadać kilka pytań. Ja nic nie wiem. Nie gadam z obcymi. Nazywam się Geralt. Teraz już znasz moje imię. Napij się ze mną, panie Gerwant. Rozumiesz? Kto nie pije, ten kapuje. A ja nie lubię kapusi. Wypijmy. No dokładnie. Dobra, tylko się nie miało pijmy, ale z tego co pamiętam, to Geralt się... No, nasz Gerwant, tak? się opije. O najważniejsze nie spytałem. U wielebnego byłeś? O właśnie, słuchajcie, to jest dla niego najważniejsze, że nie spytał, czy był u wielebnego. Z tego co widzę, to najważniejsze było to, żeby się napić. Jasne. Bo on kazał nam obcych sprawdzać. No okej, więc my jesteśmy na to przygotowani, więc kliknijmy, spójrz na to i pokażmy mu pierścień od wielebnego. Wiecznego ognia. Sygnet wiecznego ognia. Musi być od wielebnego. Przysłał mnie wielebny. W czym mogę ci pomóc? Wielebny zawsze o nas myśli. Plotki już do mnie doszły. Wiem, czego chcesz. Mam pewien problem z ogrodem. Nie jestem ogrodnikiem. Pozwól mi pan skończyć, panie Gerwant. Nie jestem pan Gerwant. Jakiś czas temu dziwne rośliny wyrosły w moim ogrodzie. Te rośliny są żywe. Dopóki były małe, były całkiem pożyteczne. Jadły krety i owady. W takim razie gdzie leży problem? No właśnie. Teraz są ogromne. Wielkie jak człowiek z ogromnymi gałęziami. Na szczęście za dnia się zakopują. Ale nawet wtedy boję się podejść. Aha, za dnia, okej. Czyli musimy w nocy. To nie jest proste, zobaczę co da się zrobić. Zobaczę co się da zrobić. Dokładnie, 120 orenów. Ale będzie ci to kosztowało 120 orenów. Mogę zapłacić 50. Panie Gerwant, wypijmy na pochybę zielsku. Aha, czyli się opijemy i pójdziemy walczyć jak on napróci. Jako napróty wiedźmin pójdę walczyć z tymi roślinkami. 120, ani orena mniej. Na pochybel. 70 orenów za dwa chwasty to i tak zdzierstwo. Mówiłem 120. Żyć jakoś muszę, jeść. Ale przecież kupcem jestem. A właśnie zdrowie. Sami tutaj pierdzieli. 80 to moja ostateczna cena. No i co, znowu bijemy, no ja pierdzielę. Geralt się nam napruje. Zalkoholizuje się nam wiedźmin, będziemy mieli wiedźmina. Moja strata, niech będzie 100. Stoi! Jeszcze rozchodniaczka. Nie, no może nie. O ja pierdzielę, już się zaczynam. Dobra. Jesteśmy pijani. Super, nie? Dobra, musimy walczyć z tymi rocznikami. No jestem bardzo ciekawy, czy to są dwie te rośliny, czy to jest tylko jedna, ale bardzo ona robi uniki nam. O, super, trafiłem. Ostateczny cios, ale nic z tego ciosu ostatecznego nie wyszło. Arden też widzę, nic tutaj nie mogę zrobić za bardzo. A myślałem, że Arden nam coś pomoże, ale widzę, że raczej Arden nie. No jedyna rzecz, która by nam tutaj pomogła, to prawdopodobnie Jerden, tak się nazywa, czar. A jak kojarzycie, to jest czar, którym po prostu możemy kogoś spalić, tak? Bo rzucamy ogniem. Ojej. Czekajcie, w dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie do Mikula. No to znaczy, spełnimy questu Oda i pójdziemy jeszcze sobie do Abigail. No a kolejny... kolejny odcinek to będzie, jak wypełnimy zadanie u Mikula i po prostu weźmiemy sobie jedną rzecz, zrobimy, że pójdziemy już do zamku. Dobra, idźmy tutaj. Że pójdziemy do zamku i tam zakończymy odcinek, ale tutaj, jak mówię, już w kolejnym odcinku. No i dalsze odcinki już będą po prostu, że będziemy w zamkowej w zimie
Ale to dopiero tylko na takim jakby pierwszym piętrze, takim parterze tej całej zimy, bo będziemy musieli robić wszystko, żeby się dostać całkowicie tam do zamku, ale to już potem. Okej, idźmy do tego Oda, żeby nam zapłacił te 100 renów, na które się umawialiśmy. No mówże! No to tak, wybiłem potwory. Wybiłem potwory z ogrodu, płać. O co wam chodzi, panie Gerwant? Chcecie wasze 80 renów? Proszę. Umowa była na 100. Nie wydaje mi się. Mimo, że krzynę wypiliśmy, pamięć mnie nie zawodzi. Nie przeginaj. Już. To wasze. Wyście szaleni są. Mówiłem nie iść nocą w pijanym widzie potwory ubijać, ale się uparliście. Boję się was, panie Gerwa. Ale daliśmy radę, tak? Ludzie, nigdy się nie zmienicie. Ale słuchajcie, moi drodzy, jeżeli chcecie, no to po prostu zostawiajcie kciuka, pamiętajcie, zostawiajcie kciuka w górę, nie zapomnij powiedzieć wielebnemu, że klikajcie czerwony dzwoneczek, będziecie ze mną na bieżąco, ale my jeszcze z nim porozmawiajmy, bo to tak szybko od niego nie wyjdziemy. Właśnie, kliknijmy to, że... czy jesteś żołnierzem? Nie jestem! Co wam do tego? Zauważyłem zbroję. Należała do mojego brata. Walczył pod Brenną i w kilku innych bitwach. Nie lubię wojskowych. Poza moim bratem, rzecz jasna. Spokojnie, nie jestem żołnierzem. No mówże! Okej, dobra. Prześpijmy się, bo jesteśmy bardzo nawaleni. No i troszkę tu będzie lipa, więc prześpijmy się do samego rena, tak? Do widoku. A żebyśmy też nie mieli tutaj żadnych problemów, tak? No i co, teraz będziemy musieli iść do Wielebnego, czy po prostu możemy sobie... możemy sprawdzić tutaj szapkę sobie. Co tu mam? Tu mam krzesiwo. Krzesiwo nam się przyda. No właśnie. Czy po prostu możemy się udać do Abigail? I jestem tego... Bardzo ciekawe, okej, co się z tym stanie? Aha, dlaczego on tam szczeka gdzieś? Piesku, halo? Ta psina wygląda, jakby czegoś szukała. Uważaj na kolce Echinopsa, psino. Aha. Czego tak pilnujesz? Zresztą nieważne, ja cię też nie lubię. Oj, Geralt. Kogo tu bodajże lubisz? Dobra, sprawdźmy sobie zadania. Dziennik. I teraz musimy pogadać z Mikulem, ale jeszcze... czyli po prostu możemy udać się do wiedźmy. Porozmawiać z nią. Chyba, że po prostu pójdziemy do Mikula. A potem na końcu pójdziemy do wiedźmy. Właśnie. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak. Pójdziemy do Mikula. O. I dopiero w kolejnym odcinku pójdziemy do Wiedźmy Abigail. Okej, więc jesteśmy już przy bramie i przy moście, gdzie jest Mikul. Więc teraz idźmy do niego, no i tutaj będzie cała tajemnica tego, co zrobił Mikul, a Mikul się nie popisał za bardzo z tym, co zrobił, więc... Sami się przekonacie. Tylko najpierw z nim porozmawiajmy. Stać! Czego? Jak to czego? Chcę wejść do miasta. Nie można do miasta! Jest ta, no... Krawantanana. Tak, długo krawantanana. Długo jeszcze będzie ta krawantanana obowiązywać? Dowódca wie, ale ja Gerard lubi się nabijać. A dowódca pewnie w środku siedzi. Kwarantanna obowiązuje wszystkich bez wyjątku. Powiem wam szczerze, że ja też bym się tak z nich nabijał, bo... Wpuszczasz kogoś? Jak Glade pokaże, to wpuszczamy. Rozumiem. Pogadajmy chwilę. Dokładnie, pogadajmy chwilę. Wie, że tu jesteś? Oczywiście. Nie wierzę. A masz jakiś znak Łodniego? No oczywiście, że mamy znak, więc pokażmy mu sygnet Wiecznego Ognia, żeby się napatrzał na te swoje oczka. Wielebny mówił, znak Łognia czcić. Znaczy ty Łod Wielebnego. No chyba tak, skoro mam znak, nie? Wielebny mówił, że mogę ci w czymś pomóc. Bo ja, panie, martwiejców mam się pozbyć. Martwiejców? Ano, pan komendant kazali iść do krypty.
tam dalej kawałek drogą, a jeżem nigdy w życiu nie walczył. Boję się. Martwiejce, powiadasz. Proszę, panie. Ale, no właśnie. Jestem wiedźminem. Zlikwiduję martwiaki, a ty w zamian zapłacisz mi 200 orenów. I powiesz wielebnemu, że ci pomogłem. Dobrze, panie. Ja powiem, co wiem. Ale niedużo tego będzie. A bogaty to ja też nie jestem. Ale dobrze, byle martwiejce ubić. Bywaj. Dobra. Poczekajcie, porozmawiamy jeszcze z nim. Wiele... Dobra, bla, 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 bla. Gdzie mam szukać tych guli? Gdzie dostanę glade? Jakie macie problemy? A, dobra. Bywaj. Okej, czyli tutaj nic na razie nie będziemy tutaj z nim gadać. Kto tam stoi? Wydaje się pewnie... A, jakiś podróżny. Okej, więc wyruszamy do tej krypty. No i właśnie, będziemy walczyć z tak zwanymi martwiejcami, czyli gulami. Widzicie, tutaj ludzie troszkę są zacofani w tej zimie. No, ale nic na to... na to nie poradzimy, więc po prostu podążamy do tej krypty. Mam nadzieję, że idę dobrze do krypty. Właśnie, dlaczego mi pokazuje Mikul, jak ja mam iść... tutaj, tak? Tak, do krypty. Nie wiem właśnie, czemu mi pokazało Mikula. Sprawdźmy sobie zadania. Na zlecenie Mikula mam zabić gulę w krypcie. A, krypta jest tutaj. Znaczy niedaleko nas. Okej. A co tutaj mieliśmy? Udać się do wiedźmy. Powinienem się udać do Mikula. No to przecież się udaliśmy i wzięliśmy od niego zadanie, więc no właśnie, coś nam się tutaj pokićkało. Bodajże w zadaniach. I wziął nam zupełnie co innego. No ale okej. Więc słuchajcie, podążamy do tej krypty, żeby pozbyć się tych martwiców. Za 200 orenów to naprawdę jest sporo, sporo hajsu. Więc na pewno to nam się przyda, bo weźmiemy sobie od Abigail jakieś książki, może kupujemy i przydadzą nam się. Okej, jesteśmy już blisko tej krypty. Ja sobie zapiszę, bo wiecie, że ta gra lubi tutaj robić różne tam rzeczy i tak dalej, więc sami wiecie, jak to może być. Co my tutaj mamy? Aha, dobra. To jest miejsce mocy. Co w tym miejscu mocy możemy zrobić? Poczekajcie. Odprawić rytuał magii. Okej, kliknijmy to. No i odprawiliśmy rytuał magii. Fajnie, super. I chyba z tego co pamiętam, to w kaplicy bodajże nauczymy się czaru Yerden. Czy będziemy mogli rzucać ogniem. I chyba to było to. Przyczyną śmierci musiała być zawartość tej buteleczki. Zwłoki pewnie zwabiły gulę. Czyli ona się otruła. Ej, czy to nie jest karczmarka? Właśnie, patrzcie. Czy to jest... To jest karczmarka! Kurde. Ej, co to jest? Szklana fiolka. Gule przybyły tutaj zwabione zwłokami tej kobiety. Wydaje się, że przyczyną śmierci dziewczyny była zawartość niewielkiej buteleczki, która leżała w martwym ciele. No tak, ale to ją skłoniło do tego, że ona się tutaj otruła tym. Dobra, rozprawmy się z nimi właśnie tym toporem. Chociaż nie. Ej, ale jaja, nacisnąłem jedynkę, a mój wiedźmin uderzył automatycznie. Więc podoba. Dobra. Ard nic nie pomógł, ale jajca. Dobra, teraz go dobijemy. A, to szczury, okej, myślę, że coś mi gdzieś bije. Chwilę, moment. Musimy zmienić sobie broń na miecz. Ale na razie ten miecz schowajmy, ja tu nic kurczę nie widzę. Ktoś tu idzie chyba do mnie. Czekajcie. Bo tutaj sobie musimy wyjść. O, dokładnie, żebym ja tutaj widział. Bo ja nic ogólnie nie widziałem, bo no właśnie sami widzicie, jest ciemno. A nie mam chyba eliksiru, żeby wypić, żebym widział w ciemności. Nie pamiętam właśnie, który to był eliksir. Sprawdzę sobie na ekwipunek. Co tym dajmy? To był chyba kot. Trzeba było wybić kota, żeby móc właśnie widzieć ciemności, ale ja chyba tego nie znam. Znaczy nie mam. Czekajcie. Nie, jednak nie mamy tego, więc musimy sobie tak jakoś poradzić.
Co my tutaj mamy? Kolejne miejsce mocy. Co chcesz zrobić? Odprawmy rytuał magii. Okej, ale tutaj też coś mamy. O, i tutaj się nauczymy znaku Yerden. To nam się bardzo przyda. Krąg, właśnie, wewnętrznego ognia. No i nauczyliśmy się właśnie znaku... czego? Igni? Czyli to nie jest Yerden. Lewa mówię. Ej, ty stary, prowadziłbym was w błąd. Wow, patrzcie, ile tu przyszło do nas. Dobra, musimy się rozprawić z tymi trzema naraz. Bo jak nie, no to będziemy mieli kaplicę trochę i będzie po nas. Dobra, ale mam nadzieję, że damy radę. Tutaj HP aż tak tam dużo nie zabierają. Tylko kula to naprawdę bardzo mocnie. O, tu został jeszcze jeden, ale pięknie z niego krepka pęka. O, dobra, okej, przyłączymy sobie. O, ale pięknie został, dobra. Okej, tylko moi drodzy, ja muszę sobie sprawdzić w sterowaniu, jak tutaj się przełącza te znaki. Dobrze miecza, dobroń srebrnego miecza to jest M, jego nie mamy. Broń pierwsza, broń druga, broń trzecia, RTU. Okej, okay, następna broń to jest coś takiego. Silny, styl szybki, styl grupowy. Art Quen, aha. Igni to jest czwórka, bodajże. Tak. Igni to jest czwórka. O, możemy od guli coś sobie brać. Okej, okay, więc sobie pozbierajmy to od nich. Bo coś pewnie nam się przyda. Na pewno do jakiejś misji, ale... Poczekajcie, ja sobie tutaj tym Igni oświetlę drogę, o ile jest taka możliwość. O, tutaj mamy jakieś ciało. I znów mamy kości. Te kości nam się nie przydadzą. Mamy krzesiwo i mamy oreny. To, co nam się najbardziej przyda. Czy są tu jakieś pochodnie, które mogę zapalić? Tutaj już nie ma nic. I tutaj już bodajże nie ma nic. Okej, okay, więc teraz... gdzie my tutaj musimy iść? Tutaj byłem, więc tutaj też byłem. Poczekajcie, gdzie jeszcze nie byłem? Tutaj nie byłem. A tutaj się przejść nie da. Tego tu widzę. Poczekajcie, bo... nie widzę. O, właśnie. Czyli prawdopodobnie chyba... katrupiliśmy wszystkich tutaj. Tych... guli. Ale właśnie to zaraz sprawdzę. Poczekajcie, zadania. Powinienem udać się do Mikula. No właśnie, ale to chyba zabiliśmy ich wszystkich. Tutaj dalej nigdzie się nie szło. Tak mi się coś wydaje. O, jeszcze mamy góra jednego. Okej. Okay. Jeszcze nie zdążył wyjść chyba bodajże. Ajajajajaj. Trochę z tymi gulami tutaj mamy przerąbane. Dobra, spalmy to. O, pięknie dostał. Troszkę go sobie spaliliśmy. Okej, okay, czyli teraz dopiero przejrzeliśmy zadanie. Więc po prostu udajemy się do Mikula. Tak, musimy udać się do Mikula. I tą dziewczynę, którą widzicie, to z tego co pamiętam, to prawdopodobnie było coś takiego. Zaraz wam opowiem. Będziemy szli do Mikula i wam opowiem to. Chociaż nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale tak mi się coś wydaje, że z tego... to tutaj się nazywasz Geralt pokapował. No to było coś takiego, że Mikul, tą dziewczynę, która tutaj jest właśnie w tej krypcie, to jest jego bodajże Ilza. Tak chyba na nią on to gadał, Ilza, tak. No to zrobił coś takiego, że on ją zgwałcił. On ją zgwałcił i ona dlatego się otruła. I potem właśnie tutaj będziemy mieli do wyboru, jak pójdziemy jeszcze sobie do wiedźmy Abigail. Będziemy mieli do wyboru, że czy będziemy po stronie Abigail, czy będziemy po stronie właśnie Wielebnego. No i właśnie to wszystko tam Geralt sobie to wszystko tak w głowie poukłada. No i będzie coś takiego, że to właśnie tak. Oto zabił swojego brata. Mikul gwałcił Ilzę i ona się otruła. No a po prostu reszta... O kurwa, mamy niespodziankę. A reszta po prostu... no to są zwykłe goście, którzy sprzedają dzieci salamandrze i tak to jest źle. Zostawcie mnie w spokoju. Mówiłem, że nie oddam mojej pracowni za żadne skarby. Odważcie go, albo... Albo co? Dokładnie.
Wiedźmin! Zabić go! Dziadem zajmiemy się później! Nie sądzę. Okej, więc mamy walkę. O kurde. Patrzcie, patrzcie, kto to jest. Dorwaliśmy cię, Wiedźminie. Trzeba było nie zadzierać z salamandrą. Ten most będzie twoim grobem. Jestem niewinny. No nie powiedziałbym, że to będzie mój grób, ale... Okej, Mikul nam tutaj przyszedł na pomoc tego, że... Czekajcie, bo Mikul zanim tutaj cokolwiek zrobi, mogę użyć czaru, bo nie bardzo. Okej, ten czarodziej salamandry już... O, ale mu pięknie główka odpadła. O, jeszcze został jeden fachowiec salamandry. Dajmy radę sobie z nim. Okej, a więc jest po nich. Potem tylko sobie podbieramy wszystko. Dziękuję, ty, ale to jest Einstein, a my mieliśmy iść potem mnie. Jako tam. Chcieli mojego laboratorium, moich retort, alembików, pieców alchemicznych, moich skarbów. Nie ma sprawy. Dobra, dokładnie. Znam powody wydarzeń, których właśnie byłem świadkiem. Salamandrze brakuje sprzętu, żeby wykorzystać skradzione tajemnice. Bez aparatury na nic im bić miejskie mutageny. Prawie udało im się ukraść skarby Kalksteina. Prawie udało im się w Kaer Morhen. A to tylko prawie. Prawie robi wielką różnicę. Dokładnie, miałem to samo powiedzieć. Ale Geralt wykradł mi to z kontekstu. Gdybym wtedy został z Vesemirem, dzisiejsze wypadki potoczyłyby się inaczej. Znaczy... Inaczej by się to nie potoczyło, bo... Tym bardziej, że zjawili się tu przeze mnie. Przez decyzję, którą kiedyś podjąłem. A czy gdyby się zawczasu znał konsekwencje, zdecydowałbyś tak samo? No raczej nie. Nie. Z perspektywy czasu widzę, że wolałbym inny rozwój wydarzeń. Dokładnie. Nic straconego. Następnym razem przemyśl to dobrze. Niezależnie od wszystkiego jestem ci wdzięczny za uratowanie życia. Gdybyś potrzebował składników alchemicznych do twoich wiedźmińskich eliksirów, przyjdź do mojej pracowni w Wyzimie. Dam ci specjalne ceny. Specjalne. Zatem do zobaczenia. Ile? 100 renów? Za jedną rzecz? No właśnie. Trzeba było nie bronić dziada. Znowu będzie gadał. O czym mówisz? Gadał? Staruch tu przyłazi i cięgiem gada i gadasz, mnie łeb boli. Jeszcze raz przylezie, to go kamieniami łobrzucim. Lepiej go nie drażni, to potężny alchemik. Kapitan powiedział, puszczać ino tych, co glejt mają. Ale po co mi to samo gadasz? Jutro mnie pod bramę młyńską przenoszą. Tam mój będę stał. Jak glejt będzie, tam mnie szukaj. Dobra, dobra. Słuchajcie, to jest Kalksztajn, dajdźmy do niego. Tym bardziej, że zjawili się tu przez... A czy... Dobra. Nie, nie, aha, czyli... Gdy... Zatem... Okej, okay, czyli nic tutaj nie załatwimy, okej. Okay. No. Pozwolę się gulić. Dziękuję, mistrzu, po stokroć. Trzymaj, oto mój miesięczny żołd. Ha, koledzy się ucieszą. Planowali iść skarby jakoweś, wydobywać skrypty, łopatę wziąć i ścianę jedną przebić. Znalazłem tam dość świeże ciało młodej kobiety. Jej zwłoki zwabiły gule. Ilsa? Nie, niemożliwe. Ja żebym ją kochał. Bardzo kocham! Tak, kochałeś. Nie wiem, jak się nazywała. Prawdopodobnie otruła się. Nie! Nie! Wiedźma podła struła moją Ilzę! Czarcia dziwka truciznę mojej Ilzie! Nie! Boleję nad twą stratą, ale miałeś mi powiedzieć coś o salamandrze. Dokładnie. Łoni glejty mają. Tylko łoni. Zostaw mnie. Ty masz złe oko i złe wieści przynosisz. No właśnie. Odejdź. Nie zapomnij wspomnieć wielebnemu, że zająłem się gulami. Bywaj. No właśnie, to jest dziwna Ilza, rzecz. Moja ukochana. Dobra, tutaj już nic nie możemy zrobić, tylko przeszukamy sobie i za chwilkę będziemy się żegnać. Ale słuchajcie, to jest właśnie dziwna rzecz. To są żołnierze z salamandry. No i jedna rzecz, która mnie bardzo to dziwi, to jest rzecz, że z jakim niby sposobem żołnierze salamandry mają glejty od wielebnego. Czyli jak właśnie sami widzicie, wszystko pasuje, że wielebny po prostu współchwala się z tymi, no właśnie, dziadami. Okej, mamy brak miejsca w ekwipunku. Co my tutaj mamy? Tu mamy sztylet. Wyrzućmy ten przedmiot. A weźmy sobie temerski żelazny miecz. Jak to brak miejsca w ekwipunku? O kurcze. O kurcze. To źle.
Dobra, okej, wszystko już mamy przeszukane, to im pozostawiają tylko te sztylety. Nic więcej oni tu nie mają. Słuchajcie, w kolejnym odcinku będziemy już po prostu pójść pod młyn i pójdziemy również za Abigail i wszystko potem się wyjaśni. A to oczywiście nie zapominajcie zostawić subskrypcji, nie zapominajcie zostawić łapki w górę. No i oczywiście do kolejnego odcineczka. Trzymajcie się cieplutko, nagrywał dla was Marcinos. Dzięki za obejrzenie odcinka, pozdrawiam was. No i hej!